No tak, na pewno to jest spotkanie szczególne gdzieś tam w Polsce, bo uważam, że to jest mecz dwóch najlepszych drużyn obecnie. Co pokazuje na to tabela, gdzieś tam bezpośrednia rywalizacja o Mistrzostwo Polski na pewno dodaje gdzieś tam dodatkowych emocji. Ale myślę, że to jest normalne spotkanie, w którym do zdobycia jest tyle samo punktów, co w innych meczach, więc po prostu podchodzimy do każdego spotkania tak samo, bez względu na to, kto tutaj przyjeżdża. Ale to mecz, w którym jeśli wygrywacie, to praktycznie już prawie trzyma się mistrzowską paterę. No tak, zdajemy sobie z tego sprawę, że ten mecz może mieć bezpośredni wpływ gdzieś tam na końcowy wynik, dlatego myślę, że każdy chce wyjść i wygrać to spotkanie dla siebie, dla tych kibiców, którzy tutaj przyjdą i których nie dostali biletów i na pewno będą oglądać gdzieś te mecze w domach czy na mieście. My ze Śląskiem to był taki mecz, gdzie też był komplet, też była atmosfera, było wielkie napięcie, oczekiwanie na sukces, no i coś pękło. Ale z tego co pamiętam, to chyba my cieszyliśmy się na koniec tego meczu, więc plan został zrealizowany. To jest dwumecz i wiadomo, że ten mecz ze Śląskiem jest gdzieś tam, nie chcemy jak najszybciej o tym zapomnieć, wziąć wnioski i zapomnieć, bo gra na pewno nie była taka, jakbyśmy chcieli, ale jakiś tam cel osiągnęliśmy w tym dwumeczu, osiągnęliśmy zwycięstwo i to my zdobyliśmy ten puchar, więc myślę, że taki mecz też jest dla nas dobry, gdzie możemy wyciągnąć wnioski z niego i trzy dni później już pokazaliśmy w meczu z Jagiellonią, że Legia wcale nie ma jakiejś zniżki formy, tylko pokazaliśmy, że wróciliśmy na wojsko i zdominowaliśmy Jagiellonię. Bartek, cały stadion będzie dopingował w sobotę. Legię, ponad 29 tysięcy kibiców pojawi się na trybunach. Was to dodatkowo motywuje obecność takiej rzeszy kibiców? No tak, mówię, na pewno nas cieszy to, że te bilety tak szybko się rozeszły i że każdy chce przyjść na to spotkanie i na pewno oprawa, jak i doping będzie przez pełne 90 minut i na pewno to jest 12 zawodnik Legii Warszawa, ci kibice, które tutaj przyjdą i dadzą wszystko na trybunach, żeby atmosfera nas poniosła do zwycięstwa. Znacie już skład, znacie pierwszą jedenastkę, czy tylko się domyślacie? Nawet jakbym znał, to bym nie powiedział, ale nie, myślę, że trener na pewno ma tam jakieś pomysły w głowie, ale to nie moja rola, żeby ingerować w te sprawy. Ja na treningach, każdy na treningach stara się pokazać jak najlepszej strony, żeby w sobotę wybiec na boisko. Czyli jeszcze nie wiecie. Nie. Dzięki.